Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: gdybym ja wydawał świadectwo sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o mnie. A wiem, że świadectwo, które o mnie wydaje, jest prawdziwe. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci. Wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał mi do wypełnienia. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Ojciec, który mnie posłał, on dał o mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani jego głosu, nie widzieliście jego oblicza. Nie macie także jego słowa trwającego w was, bo wy nie uwierzyliście temu, którego on posłał. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo, a przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Nie odbieracie chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to przyjęlibyście go. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie sądźcie jednak, że to ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którego wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to i mnie wierzylibyście. O mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakże moim słowom będziecie wierzyli? Oto Słowo Pańskie. Bracia i siostry, dzisiaj Ewangelia ukazuje nam, w jaki sposób Jezus radzi sobie z następującymi zarzutami. Jak mogliśmy usłyszeć, aby świadectwo miało wartość, musi być potwierdzone przez dwóch lub trzech świadków. Jezus powołuje się w swojej sprawie na świadectwo Jana Chrzciciela, na świadectwo Ojca, które przejawia się w czynionych przez Niego cudach. I w końcu na świadectwo pismom. Kochani, Jezus Chrystus wyrzuca prosto w twarz tym, którzy Go słuchają, trzy przeszkody, które nie pozwalają im rozpoznać Go jako przychodzącego Mesjasza, Syna Boga. Po pierwsze, brak miłości do Boga. Brak prawych, jak to powiemy, intencji. Szukają jedynie ludzkiej chwały i interesownie interpretują pisma. I to są te trzy wyrzuty Chrystusa. Ojciec Święty Jan Paweł II pisał nam takie słowa: do kontemplacji oblicza Chrystusa można dotrzeć jedynie słuchając w duchu głosu Ojca, ponieważ nikt oprócz Ojca
nie zna Syna. Tak więc potrzeba objawienia Najwyższego, jednak aby je przyjąć, konieczne jest przyjęcie postawy słuchacza. Dlatego trzeba mieć na uwadze, że do wyznawania Jezusa Chrystusa jako prawdziwego Syna Boga nie wystarczą zewnętrzne dowody, które dajemy. Bardzo ważny jest w naszej woli przede wszystkim szczerość, czyli dobre intencje. Wiecie, siostro, w tym okresie Wielkiego Postu, intensyfikując dzieła pokuty, które ułatwiają nam wewnętrzną przemianę, oczyśćmy nasze intencje, aby móc kontemplować prawdziwe oblicze Chrystusa. Dlatego święty Josemaria mówi nam: ten Chrystus, którego ty widzisz, to nie jest Jezus. Może to być w najlepszym wypadku smutny wizerunek, który jest zdolny stworzyć twój mętny wzrok. Oczyść się, oczyść swoje spojrzenie pokorą i pokutą, a później nie zabraknie ci czystych świateł miłości. I twoja widoczność stanie się doskonała, twój obraz będzie prawdziwy. On. Kochani, więc otwórzmy się na ten dar Bożej łaski i starajmy się w naszym życiu właśnie zawsze mieć ten piękny obraz przychodzącego Chrystusa. Nie tylko ten obraz Chrystusa triumfującego w naszym życiu, ale także to samo oblicze umęczone, które pozostawia świętej Weronice. Niech ten obraz także Chrystusa umęczonego będzie wyrazem spojrzenia także w umęczone oblicze drugiego człowieka, który potrzebuje naszej pomocy. Amen.